Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Unchartedzie. Standardowo już na początku odcinka przypominam o wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Jedziemy do dużej wieży koło wulkanu, chociaż... kolejny kopczyk. Ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to mógł się też szarpnąć na jakąś poręcz, nie? No mógłby w sumie. Też poręcz do samochodów? Bardziej barierka. Panie Samuelu. Czyżby znowu akcja wyciągarka? Bo inaczej to ja stąd chyba teraz nie wyjadę. Połowę czek. On wie tylko o skarbie z Gunsway. Warte 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. Które może wchodzić znacznie więcej. Trzeba było powiedzieć, że skarb jest wart 200 tysięcy. Nigdy nie podawaj wspólnikom prawdziwej. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. Ach, kocham się taplać w tym błotku. Wszystko gotowe. No to lecimy! Tylko się nie zagrać. O, ten kamień się przesunie. No wytrzymała ta lina. No aż czegoś takiego to się nie spodziewałem. No tu bokiem muszę, myślałem, że będę mógł się, wiecie, spiąć tak. Po tym bardziej, nie? Nic nie jest? Bywało lepiej! Młody, wyciągnij nas z tego! Dobra, trzymaj się! Ej, to szybko wciąga. Ach, przednia zabawa, co? Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Nie, ale teraz muszę pójść. Spokój, przesadzacie. Panowałem nad sobą. Wyciągarka, schowaj się. Wiecie co, w ogóle nie jestem pewny, czy się przywitałem w ogóle, także hej, hej, halo, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power. Witam was w kolejnym odcinku Unchartedda. Pamiętajcie o standardowych aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Czasem mam taką sklerozę i jest takie... Czy ja powiedziałem to, co zawsze co powinienem powiedzieć na początku odcinka? No i zazwyczaj dochodzę do wniosku, że tak, ale tutaj naprawdę nie byłem pewny. No fajna ta wieża, no. Dość duża. Zakładam, że się rozpierdoli zaraz, albo nie, no raczej tamci tutaj nie przyjadą, bo trochę rozjebałem most. Chyba, że znajdą inną drogę. Dobra, tu mi się coś świeciło, także podniosę. Jakiś taki róg na tabakę, nie? Ale szczerze, czasami naprawdę żałuję, że tu nie ma wersji... Ja nie wejdę. Wersji, znaczy opcji sprintowania po wciśnięciu gałki, tak jak to miała Lara, taki wiecie. Dodatkowy sprint. A, oczywiście, no jest tutaj inna droga jakaś. Są duże drzwi, ale czy oni by przyjechali od drugiej strony? Nie jestem pewny. Czy ja tu będę mógł jeepem wjechać? Nie, tu, ej, tu są jakieś drzwi jeszcze. Czy ja to mogę otworzyć? Sam, pomóż mi z tym. Jasne. Kwadrat. Raz. Dwa. Trzy. Zawsze jest trzy. Ja to bym miał bekę, kurwa, gdyby kiedyś wpadli na genialny pomysł, że jest raz, co? Dwa i takie zdziwienie. Kurwa, tylko dwa? O, nie mogę strzelać, a strzeliłbym w te beczki, bo czuję, że to mogłoby coś fajnego zrobić. No serio, mogę sobie przycelować. Może muszę broń wyjąć, co?
Nie było takie fajne, jak się spodziewałem. Jakąś kryptę. I dużo, dużo, dużo niczego. Chyba coś tu jest z tyłu. Sam? Dobra, no to dajemy. Trójkąt? Nie, po prostu gałką trzeba przepchnąć. Okej. Cholera. Zamurowane. Dobra, rozejrzyjmy się. No, dawaj to, dawaj. Wypadną te pustaki, nie? Ej, ostrożnie z tym, młody. Uwaga! Mówiłem uwaga! Mówiłem uwaga. A to by wypadły te cegły, nawet jakby dobrze walnął tak całym ciężarem swojego ciała parę razy. Gdzie tutaj nie było jakiejś zaprawy, to no problemo, bym powiedział. Pospieszcie się! I poszedł! Sam, zaczekaj! Dalej! Kurwa, no nie da się hop rozejrzeć w ogóle w bieg. A, to na dnie studnia. Myślałem, że to takie, wiecie, hop, siup, na główkę, a to schody. A, długo na to czekał. No, wątpię, by tutaj był skarb. Raczej tylko przejście do wieży, jakieś takie ufortowane drugie, po prostu, wiecie, ta potajemne czy coś. Czy tam, znaczy, no nie tyle potajemne, znaczy nie, no potajemne w sumie, bo tam ukryte było za regałem. Takie ciche wyjście, wiecie. Imponujące, ale nie widzę żadnego skarbu. Chłopaki? Idę! I mamy naszego tego. Patrz na to. Dyzma. Święty Dyzma. Po raz kolejny. No i co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Thomasa Tew. A to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonta. Czyli sami piraci. Okej, twoja teoria o wspólnym skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któryś ramię albo... No, spróbuj. Dawaj. Chłopcy! Jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to King's Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj, to ta wieża będzie Averiego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Ej, Wiktor. Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Wszyscy uwaga! Okej. Uważajcie! Mogę go bić w ogóle? Aha, nie mogę, dobra. No to... Dobra. Zmarłem przez kogoś chyba po raz pierwszy. Zasadzka!
Dobra, ten nie żyje. Wow. Schowałbym się gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. Dobra, trochę go tam poturbowałem, ziomeczka, nie? Znalazłem go! Cholera! Dobra, a i tu go... A, tutaj jesteś. Okej, okay, jeden ciężki mniej. Ale był jeszcze jeden, o właśnie. Ała. Nie, nie chcę umierać. Groja, nie chcę umierać. Nie dzisiaj. Ała! No kurwa, z rakietoli. No, drugi raz? Jezus Maria, Nathan, ile ty masz wytrzymałości w sobie? Aż do holy ender. Gdzie oni są? Ja ich nie widzę w ogóle. Ła, nie strzelaj do mnie. Błagam, nie strzelaj, zostaw mnie. Daj mnie żyć. Pomoc, ja nie wiem co robię. Ła! Dobra. Przeładujmy. Spokojnie. To jest chujowe pole walki, bo oni są wszędzie. Dobra, to była chyba rakietnica, nie jestem pewny. Kurwa, jeszcze tu zjeżdżają kolejni. Serio, ja już powoli nie mam pomysłu, jak się tutaj chować w ogóle. A macie gdzieś tam Nate'a. Może to kogoś załatwi. O, shit, ciężki tutaj idzie, oczywiście. Dobra, czy ja podniosłem ten granat? Podniosłem, zajebiście. Dobra, bo z prawej mi tu szczylo. Gin frajer. O, kolejny Nate. Fajnie. To mi się podoba. Gin frajerze! Umarł? Jezu, to jest wszyscy? O, miejmy nadzieję. Nic wam nie jest? Nie, w porządku. Sam? Tak, tutaj! No nie powiem, narobili mi bałaganu. Hej, gdzieś tu akacze widziałem. Halo, gdzie one są? Na górze? Nie no... Całą amunicję do fala wyjebałem, halo. Tych kurwa ciężkich frajerów, ale najdy mi się w miarę odzyskały przynajmniej. Potwierdzam przypuszczenie. Cholera. Patrz na to. Co tam masz? Oni też rozgryźli wieżę. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane, bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No, ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Patrz, trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. Na pewno to równie dobrze może być to. Spokojnie. Zawsze to tylko dwie wieże. Dobra. To ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam daj na luz, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Okay?
do miłego. Chodź, Nate. Nie ma czasu. Tak. O. Nawet nie musieliśmy tam jechać. Jak miło. Dobra, jest nasza wieża. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. To prawda, to prawda. Chcecie mu pieśle? Okej, okej, przepraszam, przepraszam, ja chcę do wieży. Ej, ta wieża jest dalej niż się wydaje. O, patrzcie, lemur. Ale co, chodź zobacz, tu jest lemur. Chodź się przywitać. Jakżeż... Hej, Sali, chodź, kto wrócił. Ciekawi mnie, jak to było rozwiązane w angielskiej wersji. Ej, wiesz co, kiedy już będzie po wszystkim, kupię sobie psa. Jeśli wyjdziemy z tego w jednym kawałku, sam cię. Mogę go nazwać Wiktor? Jasne. Ciekawi mnie, jak to rozwiązali w angielskiej wersji, ale w polskiej. Witam cię, królu, bo wiecie, Boberek, król Julian, nie? A brudzi! Racja, a nie ziemska. A brudzi! A tu, a ten, ale no naprawdę, ciekawi mnie, jak to w angielskiej wersji rozwiązali. No, jedziemy. Zamknięte. Trzeba będzie się zakraść. Bezpiecznie. Tak się rozumie słowo zakraść. Dobra, tędy nie wejdę, a z prawej strony? Hej, zobacz. Tamto okno jest wybite. Hej, Sali, chyba się tędy przeciśniemy. Jezu. Soko. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą. Nadążam. No, przynajmniej widok jest świetny, co? Okej, zaczynamy zabawę. To co my tu mamy? Trochę mi to przypomina, wiecie. Stoi w samym środku miasta. Wieczędzie Edwarda Englanda, jak na mapie. No to czego szukamy? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. No zakładam, że musimy iść przed siebie, nie? No dobra. Co my tu mamy? Tu mamy drzwi. To naprawdę wysoka wieża zegarowa. Tak, to prawda. Co według ciebie? Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń. W tym mieście jest kiepski zasięg. No, nie ma sensu czekać. A, mogę linki użyć. Jakżeż miło.
No, wciągaj się, wciągaj. Kurwa, ale cóż to są za technologie? Jezus Maria, nie wiem, czy w dzisiejszych czasach robią takie rzeczy, żeby to się tak zajebiście wszystko wysuwało z podłogi, kurwa, i tak dalej. Sali, zegar wciąż działa. Zauważyłem. Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Siebie. A jak już robią takie rzeczy, to ile coś takiego musi kosztować? To jest dla mnie totalnie niepojęte. No nie mam innego wyboru, jak skoczyć tutaj, nie? Tylko to mi zjedzie i co teraz? Mogę się cofnąć. Okej. Rozkminione. Maria, wszystko tutaj strzela, to nie jest dobry pomysł, Nathan, coś tak czuje. Nie, wszystko gra, zaufaj mi. Tego już słyszałem. A, bo tu jeszcze do góry jedzie. Jo, między kółkami. Jezu, jaka zajebista sekwencja. Trololo, jak mi się to podoba. Dobra, tutaj mamy lwa. A pierwszy ma być skorpion. Czyli co, muszę wejść chyba wyżej, nie? A. Na lewo, Nate, na lewo. Dobra, tutaj jest skorpion. Skorpion. Nie, Avery, skorpion. Okej, trochę za głośno. Ej, Nate! Udało się! Zamek skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Teraz wodnik. Jak ja mam wejść do wodnika? Tam jest lew, tam jest byk, a wodnik? A jak ja mam dojść do byka w ogóle? O, to jest pytanie. Te koła to się trochę za szybko chyba kręcą. Wow. Zajdę tutaj trochę niżej. Tutaj widzę znowu te... Nie wiem, to wahadła są, przeciwwagi. No nie, tu Nate chciałem, wiesz? Chciałem tu na prawo. Chyba jedna z opcji tylko takiego przeskoczenia, czy mi się wydaje? Dobra, szczerze nie wiem. Hmm.
No a tutaj jakbym się nie starał, na prawo bardzo nie przejdę ewentualnie. Ej, wait. Nie wejdę tam? Nie. Tutaj to już byłem. Byłem czy nie byłem? Nie, nie byłem. Nie no, tam jest lew. Tak, ja tam na dole łaziłem po tych kołach zębatych. Jak ja mam przejść dalej, gro? Tutaj coś? Nie no, to mogę tylko do Liona zejść. Nic więcej. Na lewo. No, tak średnio bym powiedział. Tam jest byk, a wodnik jest pewnie jeszcze gdzieś wyżej. A wodnik jest tam, Ogad Donat, dobra. Jezus Maria. To ja do wodnika to... Jezu. Łażanie po tych trybach nie należy do najłatwiejszych. Tu jest wodnik. Ja myślałem, że to jest coś innego w ogóle. No, ale jak ci walnie po uszach, Nate. Jeszcze tylko dwa wody. Zobaczmy. Teraz Leo. Ja wcześniej przeszedłem, bo ja wchodziłem, zacząłem stąd. Ja przeszedłem obok tego wodnika i go nie zauważyłem, czy mi się wydaje? Tak, wiem, chyba mogłem bardziej dołem przejść, ale... Lew. Chodziłem z jedną lwicą. A, znowu go uszy zabolą. A i byczek. Jest otwarty! Okej, jeszcze jeden. Ale jak ja mam wejść do byka, to tego to ja już nie wiem. Tu mamy pana szkorpiona. Tu mi się tryby wszystkie za szybko kręcą. Wow. Gdzie to mi byka pokazuje?
Że tamtym wahadłem? Tam coś się buja? Kurwa, czy jestem ślepy, czy niedorozwinięty? No, no i ten na dół. Bo on po tym trybie, to wiecie, on nie przejdzie po tym, nie nadąży, nie? Ale gro, tak jakby, jak ja mam do tego wahadła podejść? Z której strony? Tego nie wiem. Dobra. Ej, sorry, sam się odzywał? Ja wcześniej miałem problem, żeby na ten jeden tryb przeskoczyć, dlatego to takie było. No dobra, ostatni dzwon. Dziwi mnie jedna rzecz, że tu się jeszcze nic nie odjebało. Kurwa, my już mamy pół godziny odcinka. Jezu, jak ten czas szybko leci przy tej grze, kurwa, nawet nie zauważam kiedy. Pojawił się symbol Averien. Co? Szlak! Na tym koniec! Hej, na górze jest jeszcze jeden dzwon! Aha! Zaczekaj! Idę na górę! O, schodki mi się otworzyły, jak miło. No, jeden dzwon za Ivory'ego pewnie, co? Czy to się nie rozjebie? Kurwa, nie rozjebało się, to jest, jestem w szoku. Wiecie, chciałem wylądować przy ścianie, nie? O, muszę przyspieszyć. Czasowy stoper. Było fajnie. Powiadasz na ten, dobra, widzę, że chyba muszę tutaj na zewnątrz przejść. Wow. To się nazywa widoczek. Po wskazówkach? Ej, wait. Ja tu doskoczę, przeskoczę? Ja nie muszę godziny przypadkiem przestawić? Mówisz, że to na tyle starczy, Nathan? Sam zaskoczył, to nie ja. Urwie się ta wskazówka pewnie. Nie. Nie no, lżej. Czy tam nikogo nie? Nie, tu jest daszek, dobra już. Myślałem, że to gdzieś na ulicy w ogóle spadło. Okej. Wow. Proszę mnie tu postumenty nie robić takich dowcipów. I proszę mi nie odpadać. Jezus Maria, dostanie się do tej wieży, to jest istna katorga, no. Tędy? No nie do końca tędy. Będę jakoś... Jakoś tak po prostu tutaj. Będzie głośne.
Kołowrót spadł! Jasne, postaraj się nie rzucać niczego na głowę, to... Muszę sam uderzyć w ten dzwon. No to będzie głośno. Nate. Dobra, zaczynamy. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Tak, ja będę trzymał po prostu, tam się sam tak rozchuśtał, żeby było dobrze. Tak. Ja myślałem, że będę musiał go rozbujać. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha, można i tak. Jesteś cały? Dobra. Ja wol, dobra, przejdziemy przez to, zakończymy odcinek. Tak mi się kurwa schodzi ostatnio, jakoś ja nie wiem co ja w ogóle... Opierdalam się po prostu, nie? Hej, patrz. Monet. Chcesz? Jasne, dlaczego nie? No zawsze to jakaś pamiątka. Nie obraziłbym się na złoto i klejnot. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę, pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, okay, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Dobra, będą coś jeszcze gadać? Zajdźmy może na sam dół jeszcze. A, no kurwa, no to się podziało z tą wieżą. Dlatego to się, znaczy nie, no spodziewałem się, że to się rozjebie, ale nie, że aż tak. Ale wiecie co, ja to tak strasznie nie lubię. Sali, przecież wiem. Nawet jak się przewracacie, nie? Jest takie... Nasi panowie. Wiecie, że lecicie, widzicie na co lecicie. Jest to w głowie takie, ja to mam tak, wiecie, tak jakbym w nosie, jakbym już czuł uderzenie o nos, nie? Wiecie, jak się w nos dostanie, jaki jest ból i odruch, nie? Ja już to czuję po prostu. Ja mam takie ciśnienie wtedy w okolicach nosa i czuję ten upadek. I tak jak się leci w dół z takiej wysokości, czuję, że jest podobnie. Naprawdę nie lubię wysokości. Znaczy nie boję się jakoś wysokości, tylko boję się spadnięcia z tej wysokości, nie? Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo widzę tutaj zagadkę, która pewnie zajmie mi połowę niego. Trzymajcie się. Bajos.